Generalnie jesteśmy firmą, która już od dłuższego czasu funkcjonuje na rynku polskim, no nawet nie od dłuższego czasu, od bardzo długiego. Działamy, funkcjonujemy, rozwijamy się, sprzedajemy swoje rozwiązania. Głównie jesteśmy rozpoznawani na rynku telekomunikacyjnym, czyli sprzedajemy te rozwiązania, które są dedykowane do sieci telefonicznych, głównie dla tych największych graczy na polskim rynku, jak Polkomtel, Orange, T-Mobile, Netia, i z tego rynku się generalnie wywodzimy, a ponieważ pierwsze kroki dotyczące rozwiązań sieciowych jakby ewoluowały, w związku z tym naturalnym rozszerzeniem tej oferty było stworzenie oferty związanej z cyberbezpieczeństwem. I to cyberbezpieczeństwo nie tylko w firmie Attendo, ale także w wielu firmach jest powoli rozwijane, kontynuowane i staje się jakby takim głównym elementem biznesowym prowadzonej działalności. Dlaczego? Dlatego, że tych ataków jest coraz więcej, tych ataków będzie coraz więcej. Z tymi atakami będziemy mieli do czynienia, a jeżeli nie mieliśmy do czynienia, to będziemy mieli na pewno do czynienia. Klasyczny cytat, który można tutaj przytoczyć, że firmy dzielą się na te, które zostały zahakowane i których dane zostały kradzione, i na te, o których jeszcze o tym nie wiedzą, że zostały zaatakowane, nabiera tutaj ponownie sensu. Mamy tak dużo potencjalnych targetów, tak dużo potencjalnych atakujących i tak dużo celów do osiągnięcia, że jest tylko kwestią czasu, kiedy nawet przez przypadek, przez jakiegoś bota zostaniemy w naturalny sposób przy atakowaniu. Przygotowując się do tej prezentacji, szukałem materiałów źródłowych na temat takiej filozofii, która nazywa się Zero Trust. Gdziekolwiek bym się nie natknął na jakąkolwiek literaturę, czy na jakąkolwiek prezentację robioną, czy to przez polskich prelegentów, czy przez prelegentów zagranicznych, zawsze było przywoływane na początku analogia architektury Zero Trust do obrony twierdzy, obrony zamku i powoływanie się na pewne zbieżności, pewne wspólne cechy. Tak się zastanawiałem, dlaczego akurat ci, którzy prowadzą tą prezentację, ja muszę powiedzieć, że naprawdę przyjrzałem ich bardzo dużo, wysłuchałem też sporą ilość, przywoływały właśnie tego typu analogii. Okazuje się, że powołują się tutaj na coś, co się nazywa tak zwanym podziałem stref, strefy czystej i strefy brudnej, przywołując tutaj nomenklaturę medyczną. Ta strefa czysta to jest ta wewnątrz zamku, ta strefa zanieczyszczona to jest ta strefa poza zamkiem, czyli to wszystko, co jest poza zamkiem, generalnie jest tym elementem złym, atakującym, odstraszającym, potencjalnym naszym zagrożeniem. To, co jest w strefie czystej, czyli w strefie zamkniętej zamku, jest tym elementem dobrym, elementem pozytywnym. I taki podział na to, co jest dobre i na to, co jest złe, też jakby towarzyszył rozwojowi procesów bezpieczeństwa w organizacjach, no bo organizacje raczej broniły się przed tym, co ich atakuje z zewnątrz, a nie z tymi problemami, które mają wewnątrz własnej organizacji, zakładając poniekąd, że to, co jest już wewnątrz, nie przedostało się z tej strefy zanieczyszczonej, generalnie jest tym zaufanym elementem, którego nie należy w żaden sposób weryfikować. No ale skoro ta analogia jest tą analogią, która jest zła, no bo przecież wiemy, że potencjalne zagrożenia wywodzą się jednak z tej części wewnętrznej. Mamy przecież coś takiego, co się nazywa Zero Dayem, czyli takie włamania przy pomocy takich podatności, o których nawet producenci nie wiedzą, które są raz trudne do wykrycia, a dwa wykrywane są długo, długo po tym, jak sam atak został potencjalnie wykonany, i taki włamywacz, czy taki potencjalny cyberprzestępca ma możliwość penetrowania naszych zasobów przez dłuższy okres czasu, praktycznie będąc niezauważalnym. No to starałem się jakby zburzyć tą analogię obronnej twierdzy, szukając przykładu, który by potwierdził, czy znalazł takiego Zero Daya w obronach zamków, czy obronach twierdz. Przeglądałem materiały bardzo długo, aż dotarłem w końcu do jednego historycznego wydarzenia,
Jeszcze z czasów pierwszych wypraw krzyżowych, które były organizowane na początku XI wieku, grupa żołnierzy, maszerując tak naprawdę w stronę Palestyny, natknęła się na twierdzę w wschodniej Turcji, która nazywała się Antioci. Ta twierdza była oblegana przez wojska krzyżowe, nie krzyżackie, krzyżowe, tak, wyprawy krzyżowe przez ponad półtora roku, a oblężenie w żaden sposób nie przynosiło żadnego konkretnego efektu. Po półtora roku stwierdzili, że trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, jakąś inną metodę zburzenia tej twierdzy, czy zdobycia tej twierdzy. W związku z tym wymyślono podstęp, który miał za zadanie tak naprawdę wygenerowanie czy spreparowanie tak zwanego zero day. No i okazało się, że tym zero dayem w analogii komputerowej czy w nomenklaturze komputerowej okazał się obrońca czy dowódca obrony obecnej twierdzy, tak zwany Fioci, który zdradził wojska obronne, przeszedł na stronę z tych, którzy oblegali twierdzę, otworzył praktycznie bramy, więc wojska wyprawy krzyżowej miały otwartą drogę do tego, aby dostać się do zamku, który stanowił dla nich potencjalną przeszkodę w dalszej drodze tak naprawdę na Palestynę. Te półtora roku oblężenia skończyło się bardzo szybko. Kolejnym etapem była już wyprawa na Palestynę, dlatego też ta analogia z Zero Day'a, czy te ukrytego zagrożenia, o którym potencjalnie ci, którzy władają takim zamkiem, nie wiedzieli, a który mógł być potencjalnie wykorzystany do włamania, nasuwa się tutaj praktycznie sama. W związku z tym znalazłem taki przykład, jak Państwo widzą, który pokazuje, że faktycznie taka analogia twierdzy, to co jest w środku jest bezpieczne, to co jest na zewnątrz jest niebezpieczne, nie do końca ma tutaj też swoje przełożenie. I tak przeglądając w materiały związane właśnie z cyberbezpieczeństwem, doszedłem do elementu, który też pokazuje, jak systemy cybersecurity ewoluowały na przestrzeni czasu. Więc to zbudziło to trochę moje zainteresowanie, ale również zdziwienie, bo okazuje się, że mając takie trzy elementy, jak stacje końcowe czy końcówki, generalnie mówiąc, sieci i dane, ewolucja naszych systemów cybersecurity zmieniała się na przestrzeni czasu w sposób, który pokazuje też pewne tendencje producentów. Bo otóż, jeżeli w pierwszej kolejności chroniliśmy główne nasze zasoby na stacjach końcowych, to po wprowadzeniu sieci zauważymy, że nasz fokus na dane w systemach cyberbezpieczeństwa zmienia się zupełnie 180 stopni. Tak jak na początku chroniliśmy sieci, dużą wagę przywiązywaliśmy do hostów czy do stacji końcowych, tak teraz głównym elementem, który zaczynamy chronić, są nasze dane, nie skupiając się de facto na tym, jak zabezpieczyć elementy związane czy to z transmisją danych, czy to z przesyłaniem danych, czy to właśnie z ochroną końcówek, czy to właśnie z zachowaniem, czy behawiorystyką nieodpowiedzialną użytkowników, czy to właśnie jak zabezpieczyć nasze systemy socjotechniczne. To nie jest przypadek, że te dane znalazły się tutaj tak naprawdę jako główny element ochrony przez systemy cyberbezpieczeństwa, bo wiąże się to też z wszelkiego rodzaju regulacjami prawnymi, które są przez nas narzucane i które muszą być w jakiś sposób też respektowane czy akceptowane, między innymi RODO w szerokim pojęciu rynku, czy wszelkie dyrektywy związane z ochroną instytucji finansowych realizowane przez KNF-y, czy to będzie rekomendacja D, czy to będzie PSD2. To wszystko skupia się właśnie na ochronie danych, a nie generalnie na infrastrukturze. Nawet ustawa KSC, która została przyjęta 2 lata temu, ona też nie mówi de facto o infrastrukturze, tylko właśnie o incydentach związanych z bezpieczeństwem czy o incydentach związanych z kradzieżą
kradzieżą danych. Dlatego ten fokus też i przez menadżerów, i przez analityków, i przez osoby zajmujące się bezpieczeństwem przesuwa się właśnie w kierunku naszych danych. Jakie wyzwania mamy w związku z tym, jak te dane nasze chronić i gdzie leży ten główny problem związany z cyberbezpieczeństwem? No, tak jak było na poprzedniej prezentacji, głównym problemem związanym z ochroną naszych zasobów jest generalnie człowiek. Jeżeli człowiek, to mówimy tutaj o tożsamości. Jeżeli tu mówimy o tożsamości, to mówimy o wszelkiego rodzaju kredensialach, które umożliwiają identyfikowanie takiej osoby czy takiego użytkownika w systemach informatycznych. I to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia takiej osoby zajmującej się cyberbezpieczeństwem, to to, że kradzież takiej tożsamości czy kradzież takich kredensiali powoduje, że przestępca ma tak naprawdę wjazd autostradą do naszych systemów informatycznych, bo albo jest to w jakiś sposób, systemy są w jakiś sposób obchodzone, tak, albo są kradzieże tożsamości, wszystkie dane są dostępne, w związku z tym w prosty sposób możemy się tam zalogować. Na to, co najważniejsze jest to, że my tej tożsamości używamy tak naprawdę wszędzie, czyli używamy jej poza firmą, używamy jej w firmie, a jeżeli używamy jej w różnych lokalizacjach, no to też warto sobie uświadomić, że te metody, które do tej pory stosowaliśmy, są w wielu przypadkach dla przestępców trywialnymi sposobami do złamania, więc te metody, które korzystamy, są niewystarczające do tego, żeby w skuteczny sposób zabezpieczać nasze systemy informatyczne. Warto tutaj też wspomnieć, że ostatnie statystyki, które były podawane dla polskiego rynku, czy to przez CERT Orange, czy przez inne CERT, nawet ten NASK-owy, pokazują, że właśnie kradzież tożsamości poprzez phishing, czyli poprzez social engineering, inżynierię społeczną, jest tym elementem, który, tym wektorem ataku, który tutaj wysuwa się zdecydowanie na pierwszy plan w naszym kraju. Wróćmy w takim razie do korzeni całego procesu bezpieczeństwa, bo jeżeli chcemy budować nasze systemy bezpieczeństwa w sposób skuteczny, musimy zastanowić się, jak polityka bezpieczeństwa jest kreowana w takich organizacjach. U podstaw doskonale Wam znana, u podstaw całego procesu projektowania, całego procesu bezpieczeństwa leży doskonale Wam znana triada CIA, czyli zachowanie tak naprawdę poufności danych, dostępności danych czy integralności tych danych od pierwszych liter, confidentiality, integrity, availability. No ale teraz jeżeli mamy informacje na temat naruszenia dostępności danych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym uszkodzeniu tych danych, jeżeli mówimy o naruszeniu poufności, to mówimy o ich ujawnieniu, a jeżeli mówimy generalnie o integralności czy naruszeniu integralności danych, to mówimy tutaj o ich podmianie. I takie uzupełniona taka triada CIA o te elementy związane z incydentami bezpieczeństwa stanowi jakby podstawę, czy tak zwany base budowania właśnie polityki bezpieczeństwa. Ale u podstaw tej polityki bezpieczeństwa leży jeszcze jeden element, o którym bardzo często zapominamy, a nazywa się on AAA, czyli element, który związany jest z autentykacją, autoryzacją i accountingiem. Dlaczego zapominamy? Dlatego, że my skupiamy się zazwyczaj na tych dwóch pierwszych elementach i do tego trzeciego elementu już bardzo często nie dochodzimy, skracając nasze 3A do 2A. Czym jest autentykacja, czym jest autoryzacja, czym jest accounting? Na pewno w trakcie tej prezentacji te wyrażenia będą się wielokrotnie pojawiały. Nasze systemy bezpieczeństwa, które projektujemy, chcielibyśmy, aby dawały one nam pełną widoczność tego, co się w naszych sieciach dzieje. Czyli chcemy wiedzieć, kto się łączy, czym się łączy, skąd się łączy, kiedy się łączy, za pomocą czego się łączy, czy analizować jego ocenę ryzyka ze stacji końcowej, która się pojawia. Niestety w większości przypadków tych systemów, których użytkownicy korzystają, które są nieprawidłowo skonfigurowane czy nieprawidłowo zaprojektowane, wygląda to tak. Wiemy tylko tak naprawdę, kto z jakiego numeru IP się podłączył. Bardzo często nie wiemy, czym, skąd, kiedy i za pomocą czego. A tym bardziej nie wiemy, czy stacja, przy pomocy której użytkownik się łączy, czy to tablet, czy to
czy to telefon, czy to komputer zdalny, czy to jest własne, własne urządzenie, jest podatne, czy ma jakiekolwiek zagrożenia, czy tych zagrożeń generalnie nie ma. W związku z tym warto przyjrzeć się, jak taką politykę bezpieczeństwa tworzy, czy jak taką politykę bezpieczeństwa konstruować, czy jak taką politykę bezpieczeństwa roztaczać parasolem nad całą organizacją. Wyobraźmy sobie, że mamy przykładowy, bardzo ogólny schemat organizacji, w której mamy przełączniki, routery, punkty dostępowe, czy bramki VPN-owe, które skoordynowane są z jakimś engine'em, który ma za zadanie koordynować i przekazywać informacje na temat polityk bezpieczeństwa. Do tych urządzeń, które są urządzeniami brzegowymi, podłączane są urządzenia, z których użytkownicy korzystają. Czy to będzie telefon, czy to będzie kamera przemysłowa, czy to będzie kamera internetowa, czy to będzie jakiekolwiek inne urządzenie IoT, które są w tej chwili bardzo modne, czy to będzie użytkownik, który się łączy przy pomocy hasła z naszego z biura, czy gdziekolwiek zdalnie, czy to będzie użytkownik, który przy pomocy VPN-a łączy się do zasobów korporacyjnych naszej organizacji. Każde to urządzenie jest w jakiś sposób identyfikowane. Każde urządzenie ma swój unikatowy znacznik, przy pomocy którego możemy je skomunikować. Za pomocą tych informacji możemy sobie wyobrazić, że wszystkie dane wysyłane są do naszego engine'u, który analizuje, co się wewnątrz organizacji naszej dzieje, kto się łączy, jak się łączy, czym się łączy, po co się łączy, czy jest to osoba, która jest upoważniona, czy jest to osoba, która jest nieupoważniona, że w takim engine'ie przechowywane są wszystkie polityki bezpieczeństwa, które zostaną zaimplementowane. I jest pewien mechanizm, który pozwala nam na przydzielenie w sposób, który jest dla nas bardzo istotny, tych elementów, które zablokowanie tych elementów, które są dla nas niebezpieczne, czy ograniczenie dostępu dla tych osób, które mają potencjalnie zainfekowane stacje, czy przyznanie pełnego dostępu, jeżeli w 100% jesteśmy pewni, że takie urządzenie może się łączyć bezpiecznie z naszą siecią. No i tu z pomocą przychodzą rozwiązania firmy Fortinet, czy generalnie cała filozofia, którą Fortinet tworzy, tak zwany Security Fabric. Jak wygląda to od strony właśnie takiego engine'u, który ma za zadanie podjąć taką decyzję? To engine zbiera informacje, tak, na temat oceny ryzyka, czy to stacji końcowej, czy użytkownika, który korzysta z takiego urządzenia. Tutaj dochodzą elementy związane z behawiorystyką, tutaj dochodzą elementy związane z tym, jak stacja jest zabezpieczona, z jakiej lokalizacji się łączy, jakie elementy, jakie oprogramowanie na niej funkcjonuje, działa. Tych elementów tutaj naprawdę możemy zebrać mnóstwo. Po zebraniu tych informacji musimy podjąć decyzję. Ta decyzja ma polegać na tym, czy przydzielamy takiej stacji odpowiednie prawa, tak? Czy ona ma prawo łączyć się ze wszystkimi uprawnieniami do naszej sieci, czy ma te uprawnienia mieć ograniczone, czy w ogóle musimy ją zablokować, tak? No bo ta polityka, którą wymyśliliśmy, czy stworzyliśmy, jakby nie pasuje do tej stacji roboczej, stanowi ona dość duże potencjalne ryzyko zainfekowania naszych zasobów informatycznych. Jeżeli podjęliśmy decyzję, no to egzekwujmy, tak? Jeżeli mamy polityki bezpieczeństwa, to te polityki bezpieczeństwa przypiszmy do konkretnych urządzeń. Jeżeli te konkretne urządzenia będą łączyć się z naszą siecią, musimy wiedzieć, że faktycznie przypisaliśmy im odpowiednie polityki bezpieczeństwa. Czyli u podstaw takiej filozofii Zero Trust tak naprawdę leży stwierdzenie, że zawsze powinniśmy weryfikować wszystkich, każdego i każdy ruch w sieci powinien być przez nas uwidoczniony czy pokazany. Jak wygląda taki model Zero Trust od strony już szerszej architektury? No to tak jak wspomniałem na początku, mamy ten element związany ze zbieraniem informacji, pozyskiwaniem informacji. Wykorzystywany jest na przykład threat intelligence, czyli informacje bazy danych o potencjalnych zagrożeniach,
na bazie tak zwanych EOC, czyli Indicated of Compromise, które jakby tutaj wspomagają proces decyzyjny i też proces zbierania danych. Kolejnym elementem mamy oczywiście przydzielenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i remediacji na ryzyko. Tak, jeżeli ryzyko jest duże, no to musimy podjąć odpowiednie decyzje, co się faktycznie przy przypisaniu takiej polityki do urządzenia czy do użytkownika będzie działo. A jeżeli już to mamy, no to wystarczy tak naprawdę potem rozszerzyć te polityki bezpieczeństwa, czy to na dane dokumenty, czy to na aplikacje, czy to na infrastrukturę, bo możemy sobie wyobrazić, że ten proces będzie dotyczył także infrastruktury. Nie do każdego zasobu, nie do każdego serwera, nie do każdej wirtualnej instancji będziemy mieli w tym momencie dostęp. No a jeżeli mamy pełne prawo dostępu, to oczywiście, jeżeli nasz engine stwierdził, że faktycznie jesteśmy w stanie tutaj być w miarę bezpiecznym, to dlaczego nie? Możemy taki dostęp oczywiście bez żadnego problemu udostępnić. Przepraszam, w drugą stronę. Czyli podsumowując, musimy po pierwsze zwrócić uwagę na dokładną weryfikację tego, co się znajduje w sieci, z kim mamy do czynienia, jaką mamy tożsamość, czy ta tożsamość jest obarczona wysokim ryzykiem, czy nie. Do każdej takiej tożsamości używać tylko tych praw dostępu, które są do niej przypisane, a najlepiej ograniczyć je do najniższych z możliwych, tak naprawdę. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nic poza przydzieloną politykę nam się generalnie nie wydarzy. No i oczywiście analizując nasze ryzyko, załóżmy sobie wcześniej, że zostaniemy, to co wspomniałem na samym początku, że zostaliśmy albo zostaniemy zaatakowani, czyli załóżmy sobie, że już mamy do czynienia z próbą włamania. Podsumowując, czym jest taki Zero Trust? Czym nie jest Zero Trust? Zero Trust nie jest oczywiście teorią o braku zaufania. Nie jest też modernizacją VPN. Nie jest też produktem spółki, projektem dotyczącym tylko obszaru IT, czy jednorazowym projektem dotyczącym obszaru IP. Nie jest blokowaniem dostępu do internetu, choć może być, bo możemy sobie ustalić taką politykę bezpieczeństwa, że odetniemy wszystko wszystkim. Kiedyś VMware taką politykę promował swego czasu, odcinając dostępy wszystko i wszystkim, a przydzielając im dopiero potem poszczególne prawa, jeżeli zasoby o to w ogóle poproszą. I nie jest podejściem nowomodnym, tak zwanym next generation, no bo oczywiście przecież co, mamy next generation firewall, mamy next generation VPN, mamy next generation, kolejne next generation. Czym z kolei może być Zero Trust? Oczywiście wsparciem dla biznesu poprzez ciągłość działania. Pewną filozofią działania naszej organizacji, pewną kombinacją procesów i technologii, no i to, co jest chyba najważniejsze z punktu widzenia też i ciągłości działania biznesu, redukcją problemów i po stronie bezpieczeństwa, i po stronie właśnie zachowania ciągłości działania. Jak teraz podchodzimy do sieci związanej budować takie sieci związane z Zero Trustem, no to jeżeli weryfikujemy wszystko i wszystkich, no to możemy zapomnieć o DMZ-cie czy VPN-ie. Jest to jeden z kolejnych elementów, który ma być po prostu zweryfikowany. Sesje powinny być autoryzowane i weryfikowane. Cały ruch powinien być ruchem szyfrowanym, a to co najważniejsze, powinniśmy ograniczać tak naprawdę zasięg potencjalnych ataków cyberprzestępców poprzez mikrosegmentację sieci. Ograniczenie czy mikrosegmentacja sieci pozwala ograniczyć tylko potencjalne straty do małych zasobów w naszej organizacji. Przejście tam, gdzie jest to możliwe, na wszelkiego rodzaju systemy software defined. I też bardzo, bardzo mocne. I tam, gdzie jest to możliwe, stworzyć coś takiego, co się nazywa Next Generation Access Management. Czyli wracając do tego poprzedniego slajdu, wdrożyć nowe, modne polityki praw dostępu nowej generacji. Wracając do VPN-a, do Fortinet'a, przepraszam, no tak, wykorzystując narzędzia, które można byłoby zamapować na politykę Zero Trust, które są wykorzystywane przez producenta,
to mamy coś takiego, co się nazywa filozofią zero security fabric, tak? Czyli filozofią polegającą na tym, że wszystkie urządzenia, wszystkie końcówki rozmawiają ze sobą tak, żeby przekazywać informacje o potencjalnych zagrożeniach. W ten sposób szybko update'ować polityki bezpieczeństwa, które powinny być dostosowane w trybie dynamicznym do tego, co się w organizacji dzieje, a szczególnie podczas ataku, jeżeli taki atak został wykryty. Dzięki temu mamy widoczność tak naprawdę po całej powierzchni ataku, rozwiązania, które są zainstalowane w sposób automatyczny, szybciej reagują na to, co się dzieje w organizacji, szybciej odpowiadają na incydenty. Jeżeli jest taka konieczność, to automatycznie zaraz zaczną wymuszać wieloskładnikowe podwójne uwierzytelnianie, a co za tym idzie, też odpowiednie zarządzanie tożsamością. No i rozwiązania te też potrafią stworzyć bardzo skuteczną barierę przed rozszerzeniem się powierzchni ataku właśnie poprzez mikrosegmentację sieci. To wszystko z mojej strony. Dziękuję uprzejmie.